Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Słuchajcie, ja sobie tutaj przeszedłem te zadania, o którym ostatnio mówiłem, czyli odpowiedziałem na 5 pytań Irugi Sensei. W tej chwili on doszedł do naszej drużyny oraz Konohamaru, więc ja się udam, wiecie co, tutaj do naszej rejestracji po prostu. Zobaczymy kolejną walkę i spróbuję ich po prostu wdrążyć w tą drużynę. Zaraz zobaczymy, jak to się tu robi. Chcesz przystąpić do eliminacji? Tak, chcę. Wybierz członków drużyny. Wybór uczestników. Dobrze, dobrze, dobrze. No, mam tutaj kilku. Jest Sakura, jest Sai, Kakashi, Yamato, no i jest oczywiście Iruga oraz Konohamaru. Wirująca sfera, on ma też Rasengana swoją drogą. Bariera graniczna, miłosny ryk. Ha. Geny pierwszego Hokage. Kurczę, jak to dziwnie brzmi. Kamui, przecięcie gromu. Sztuka Shinobi, wielkiego zwierza, fałszywy obraz, pancerz. Technika stu sił. Wiecie co, weźmiemy sobie Irugę. Na razie mogę tylko jedną postać tutaj dodać do drużyny. Ale Irugi, z tego co pamiętam, nie było... Nie mogliśmy po prostu w poprzednich częściach nim grać, ani do supportów używać. To jest chyba nowa postać. Chyba tak, nie przypominam sobie, żeby on był.最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。 武闘祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を越えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。 まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。 そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会、最強を名乗るなら相応の覚悟と力を見せろ。いいな。よし、それでは忍界武闘祭開始だ。 頂きを目指して忍界武闘祭、ここに開幕。さあ始まりました忍界武闘祭。最強の称号を手にするためには、まずは予選を勝ち抜かなければなりません。
どんな戦いが行われるか全く目が離せませんね。あ、申し遅れました。私は実況を担当します、木の葉隠れのしずねです。同じく雲隠れのマブイです。解説には木の葉隠れの奈良四角さんをお迎えしています。よろしくお願いします。いよいよですね。もう待ったはできません。あとはここで戦うだけです。Okej, okay, no to zaczynamy, słuchajcie. Nawet fajnie to się zapowiada, muszę przyznać. Modyfikacja drużyny w światowym turnieju Ninja. Członkowie drużyny. Może weźmiemy, wiecie co, Irugę na pierwszy ogień, a runda finałowa zostanie dla Naruto. Chyba tak. Chyba dobrze rozumiem. Chociaż czekaj. Tak? Tak, rzeczywiście. Okej, weźmiemy tak. Pierwszą rundę Iruga, drugą rundę Kakashi, chciałem powiedzieć, Naruto. Jesteś gotowy? Tak. No to ciśniemy, słuchajcie. Trzeba pokazać. O, pięknie, pięknie. Te największe kulki. Najlepiej chyba. Najlepiej je zbierać. Co to było? Nie jest ta. Postać Irugi nie jest jakaś super silna, wiecie, to. Jest też dosyć wolny, tak mi się wydaje, zanim on tu kurczę dobiegnie do kogoś. Jedynie tymi daszami takimi możemy tam coś zdziałać, ale wydaje mi się strasznym, ociężałym takim wojownikiem. Dobra, dawaj mi te kulki, bo to się najbardziej tu rozchodzi. Kurczę. No dobra, złapałem. W sumie. Nie mogę chyba Ultimate Jutsu tu używać, wiecie co? Ale to chyba raczej zrozumiałe troszeczkę jest. Okej, okay, Neji poszedł. Ha! Shoji jeszcze go tam wykończył. Czemu on kurczę mi nie... Ha! Widzę, że sam muszę tutaj, wiecie co, kierować moją postać. Nie zawsze leci tam, gdzie chcę. No właśnie. Ale wygraliśmy. Wygraliśmy pierwszą eliminacyjną rundkę. A druga będzie należeć do Naruto, na pewno. A, zobaczcie, w ten sposób to działa. Czyli teraz w rundzie finałowej mamy już 3151 punktów. Okej, okay. Nieźle. Czyli już mamy na sam początek przewagę. Wystarczy teraz troszeczkę skroić. Myślę, że jakbyśmy się zajęli... Jak on się nazywał? Kurczę. Shikamaru, Hinata... kurczę. Zapomniałem. No niestety nie udało się wykonać tego ataku. Ale teraz pojedziemy troszeczkę po bandzie. Pięknie, dawaj. Chciałem, wiecie co, zaatakować tego, jego nauczyciela, Shikamaru nauczyciela. Ale jakoś sam mi tutaj skręcił nie w tą stronę, co chciałem ja. Kurczę, daj mi spokój, kobieto. Woo!
Ekstra, pięknie, kurczę, elegancko to wygląda. Dawaj, 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 te punkciki. Ok, jeszcze tam 15 sekund niecałe zostało, więc zaraz będziemy mieli rozstrzygnięcie. Mamy ładnie tutaj tych punktów nawalone. Dosyć ładna przewaga z naszej strony. No dawaj, dawaj, jeszcze troszeczkę tych punktów zdobędę. Okej, okay, wygraliśmy, udało się. Ogólnie 4462 punkty. No i chyba udało nam się pierwszą taką walkę poważniejszą wygrać w tym turnieju. Walkę o premię drużynową. Premia za zwycięstwo 6000. Dobra, te statystyki mnie tutaj na razie nie obchodzą. Medale jakieś zdobyliśmy. Kule walki 5000.長らくかかった予選でしたが、ようやく全ブロックの本戦出場者が決まり、激戦に幕が下ろさ、多くの者たちが挑んだ忍界舞踏祭予選。しかし本戦に進んだのはほんの一握りの者だけ。本当におめでとうございます。本戦開始までは今しばらく余裕があります。実況はひとまずここでお別れです。次は本戦で会いましょう。 No i dobrze, eliminacje udało się przejść. Zobaczymy, z kim się później zmierzymy. Nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze jakąś walkę tu wykonamy, ale zobaczymy. Gratuluję ukończenia eliminacji. Teraz możesz spróbować swoich sił w głównej fazie. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Do głównej fazy zostało jeszcze sporo czasu. Tak jak wcześniej, wykorzystaj ten czas wedle życzenia. Murek, rozważnie dobierz swoich partnerów. Wróć do mnie, kiedy już zakończysz przygotowania. Wkrótce się zobaczymy. No, można oczywiście od razu zacząć. Nie wiem, czy coś tutaj jest teraz dostępne. Wydaje mi się, że nie. Tutaj mam jeszcze, wiecie co? Główną taką mapkę. Bariera pieczęci. Aha, tu są. Tam, gdzie są takie jakby pajęczynki, to są bariery. Nie no, chyba nie ma za bardzo co robić w tej chwili. Zrobię jeszcze, wiecie co? Sprawdzę, czy są te leksykony kolejne. Wyprzedane. Słodka galaretka. Bento, o właśnie, czekajcie. Atak wzmocniony w następnej walce. Max PZ. Kula. W sumie to by było dobre. Nie, cofniemy. Na razie wiecie co, dam sobie z tym spokój. Widzę, że teraz walki będą trzyosobowe. Trzy osoby w drużynie będą mogły być. Okej, okay, wiecie co, zrobimy sobie jeszcze tą jedną fazę. A tu nas czekają trzy walki chyba, z tego co tam dobrze wyczytałem.
Więc tak, tak, słuchajcie, możemy trzech sobie wziąć pomocników. Weźmiemy sobie Kakashiego i weźmiemy sobie Yamato. Edycja zakończona. の通過した猛者たちが再び Dobra, wiecie co, mam taki pomysł, żeby właśnie Yamato startował w pierwszej rundzie. W drugiej weźmiemy może Kakashiego i standardowo w ostatniej niech będzie Naruto. Chociaż nie mówię, że zawsze tak będzie, ale no po prostu tak chcę, żeby było w tej chwili. Okej, okay, przeciwnicy Sasuke, Kakuzu i... kurczę. Ja pierdzielę, przed chwilą miałem go na końcu języka. No nie mogę sobie przypomnieć. Danzo, właśnie, Danzo. Pięknie. Dwóch na raz. Czekajcie, tutaj leżał, o właśnie, jest ta kulka. Ci tutaj stoją, praktycznie nic nie robią. My tutaj walczymy z jedną postacią, zobaczcie. Jak jedna coś robi, to reszta stoi. Nie wiem, być może w tamtych kolejnych rangach będzie trudniej, ale na razie... O, pięknie, 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 dawaj, dawaj. W sumie mogę takimi, wiecie co, atakami z dystansu tutaj ich ciachać troszeczkę. Ekstra. Dawaj, dawaj, kulki, kulki, kulki. 22 sekundy. Fajnie, że te kulki przechodzą do następnej fazy, do następnej rundy. Ekstra. Strasznie Yamato się gra. Jakiś taki drewniany, naprawdę drewniany jest. Tak jak i jego styl. Jak to wygląda? No nie najgorzej, nie najgorzej. 2400 prawie punktów. No mam już 400. 500, nawet 600. Jeszcze trochę zdobędziemy. Okej. Okay. 2862 punkty. Przechodzą do kolejnej rundy. No i zobaczcie, Kakashi już ma dosyć dużą przewagę nad innymi. Suigetsu, trzeci Hokage i kurczę, jakoś nie wiem, ostatnio dawno w ogóle, wiecie co, nie oglądałem tego anime, ani nie grałem w żadną grę z Naruto, więc tutaj Sasori właśnie, bo zapominałem po prostu ich imion. Pięknie, pięknie, dawaj, dawaj. Muszę troszeczkę ich oddzielić, bo tam ci mi w plecy walą. No dawaj, dawać kulki. 4000, pięknie, kurczę, elegancko. Teraz tylko wytrzymać do końca czasu.
piękne cięcie. I jeszcze raz. Jakby się tak uparł, to można, wiecie co, cały czas spamować jednym atakiem i zbierać tylko te kulki. No teraz w sumie 5000 kulek to tylko czekać na koniec czasu. Ale nie, jeszcze trochę powalczymy. Wiecie co, cały czas... Aha, bo tutaj mam nacelowane na niego. Aha, tak, dobra, dobra. Teraz się dopiero skapnąłem, że celownik można zmienić na inną postać, bo właśnie dziwnie on mi tutaj reagował. Okej, 3 sekundy. 5736 kulek przechodzi do następnej tury. No już ładny zapas jest. Tutaj widzę, że Orochimaru ma najwięcej, więc dobrze by było właśnie na niego skierować naszą nienawiść i go troszeczkę skroić z tych kulek. 6700 w sumie, jakbym mógł, w sumie też bym mógł się gdzieś z tyłu po prostu trzymać, ale nie, no nie będziemy robić, czekajcie. Dobrze, jest na Orochimaru. To nim się trochę zajmiemy tu. Dawa, ciśniemy, ciśniemy, ile wlezie. Nie, nie miałeś uciekać. Okej. Trochę za blisko jestem, wiecie co, i taczego. On mnie tutaj cały czas próbuje wytrącić z równowagi. Okej, zmienimy na właśnie ciebie. Bo też masz ponad 2000 punktów. Ekstra, teraz pójdzie troszeczkę. Ponad 200. Ponad 200 kulek. 7000, no o, już zaraz czas się kończy. Wygraną mamy w kieszeni. No dawaj, 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 dawaj. Ekstra. Kolejna wygrana. Postać 4 Kazekage Transmigracja, akcesoria maskotka Kiba, maskotka Shino, nagroda kasa. 4 Kazekage, weźmy jego. Dobrze, i chyba wiecie co, wydaje mi się, że w randze D jesteśmy zwycięzcą, więc przejdziemy pewnie teraz do rangi C. このレベルのものはそう出てこないと思います。なるほど、どうもありがとうございました。この臨海舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、
ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し忍界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私しずねとまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍界舞踏祭これにて終幕です。それでは皆様また会う日まで、さようなら。Gratulacje, klasa D zaliczona, czyli tak jak mówiłem, będziemy pewnie już mogli przejść do rangi C. W sumie nie jest to aż takie długie, wiecie co, w takim tempie myślę, że przejście do rangi S będzie strasznie szybkie, chyba że tam będzie dodatkowych parę meczy. W sklepie pojawiły się nowe przedmioty. No to logiczne. Ciekaw jestem, czy właśnie się odblokowała jakaś droga, ale pewnie też. Dodano kolejny światowy turniej ninja. Historia Mecha Naruto. O, proszę. Dobrze, ale to już sobie zrobimy, wiecie co, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.